20 maja 2017 roku w sobotę w Muzeum Historii Katowic w oddziale grafiki imienia Pawła Stellera noc muzealna. Ewa Liszka, starszy kustosz muzeum, jest zadowolona, bo wszystko przebiegło zgodnie z planem. Tak, oczywiście. Nasza noc muzealna w oddziale grafiki ma taką swoją już tradycję. Od samego początku, czyli to już jest 12 noc, 12 edycja, to jest aż nie do wiary, że to aż tak długo się toczy i ciągle ma swoich wielbicieli, tych, którzy zawsze przychodzili i tych, których przyprowadzają ci, którzy już u nas wielokrotnie na nocy muzeów byli. Corocznie mamy zawsze artystę, który projektuje i jest twórcą swoich grafik i przed jego bacznym okiem uczestnicy nocy mogą sobie odbić własnoręcznie, oczywiście przy pomocy nas wszystkich, gdyby ktoś nie był chętny albo się bał, to po prostu jesteśmy zawsze przy boku, a tą atrakcją jest właśnie sam artysta, który patrząc bacznie, informując zwiedzających, oczywiście jest zawsze wiele pytań do artysty, podpisuje grafiki jako ten talizman, czyli po prostu jest to coś takiego wyjątkowego, zresztą jak na noc przystało. Początek naszej działalności, początek właśnie nocy muzealnej z odbijaniem grafik, zaczął się właśnie przy ulicy Szafranka w naszym głównej siedzibie w Muzeum Historii Katowic, a od 5 lat jest już przy oddziale grafiki przy ulicy Kościuszki i nasza tradycja trwa. W tym roku naszym bohaterem tego wydarzenia, no nie tylko przyjaciel, ale przede wszystkim wszechstronny, utalentowany człowiek, pan Jerzy Granowski, który swoimi reportażami, swoją działalnością promocyjną, która jest bardzo, bardzo szeroka, promuje oddział, promuje wydarzenia kulturalne, które znajdują się na terenie Górnego Śląska. Jest to wyjątkowa postać, jest to dziennikarz z pasją i jego felietony, jego fotoreportaże, wywiady z artystami i opisy wydarzeń, które się dzieją na terenie Śląska, można zobaczyć na YouTubie pod tytułem Echa Kultury. My zawdzięczamy bardzo wiele Jerzemu Granowskiemu, ponieważ w momencie, kiedy powstał oddział, niewiele osób było skoncentrowanym na tym, żeby nas szukać i właśnie jego promocja, jego działalność powodowała, że wiele osób nas odnalazło i stali się stałymi bywalcami tego miejsca, czyli właśnie oddziału grafiki, za co jesteśmy mu bardzo wdzięczni, ponieważ bez niego po prostu w jakimś momencie by wiele osób o nas zapomniało. A oprócz tego nasz artysta jest wybitnym publicystą, dziennikarzem, artystą, który tworzy w technice linorytu. Jego piękne linoryty były odbijane, jest jego wystawa. Jest też autorem poezji, co jest też bardzo zadziwiające. To jest osoba, która jeszcze do tego pisze piosenki, komponuje muzykę i dzieli się swoją pozytywną energią z nami wszystkimi. I dzisiejsza noc właśnie jest pod tą wspaniałą opieką tego właśnie wszechstronnego, utalentowanego człowieka, czyli Jerzego Granowskiego. Dziękuję Ci bardzo. Sam Jerzy Granowski nie zdziałałby za wiele, gdyby nie zespół ludzi, który tu pomagał w odbijaniu grafik, w obsłudze nagłośnieniowej, a także w oprowadzaniu wszystkich, którzy tu przyszli zwiedzać Muzeum imienia Pawła Stellera. A do tych ludzi zaliczają się, może wymienimy wszystkich. Ale rzeczywiście, to silna grupa, która tutaj pracowała. Są to nasze koleżanki z Muzeum Historii Katowic, Teresa Liguzińska, Ewa Poroszewska z Oddziału Grafiki, Joanna Żołędziowska, Aleksandra Chrapek, Iwona Markiewicz, Łukasz Szostkiewicz, Paweł Ekiert. I to są osoby, które tu dzisiejszą noc bardzo dbały o jej komfort, tych wszystkich osób, które tutaj przyszły. No i oczywiście są to pracownicy muzeum, więc dla nich przede wszystkim dbałość o osoby, które przychodzą do muzeum, jest
priorytetem i dlatego bardzo się staramy. Myślę, że piosenka, która tu już była zaśpiewana, będzie dedykacją dla wszystkich pracowników Muzeum Historii Katowic. Bardzo serdecznie dziękujemy i oczywiście bujamy się w takt tej muzyki. Dziękuję. Przepięknie pachnie Twe gładkie ciało, przy Tobie czuję się jak w niebie i serce moje wielką miłością prowadzi mnie zawsze do Ciebie. I serce moje wielką miłością prowadzi mnie zawsze do Ciebie. Tyś mi najbliższa duszą i ciałem, najbardziej pachnącym kwiatkiem. Jesteś mi żoną i przyjacielem, moim intymnym świadkiem. Jesteś mi żoną i przyjacielem, moim intymnym świadkiem. Bardzo się cieszę, że tylko we dwoje wspaniałą drogą idziemy. Jesteśmy mocno związani i silni, trudności pokonujemy. Jesteśmy mocno związani i silni, trudności pokonujemy. Tak nasza miłość trwać będzie wieki i nikt nas rozłączyć nie może. Razem zwalczymy wszystkie trudności, a miłość nam w tym pomoże. Razem zwalczymy wszystkie trudności, a miłość nam w tym pomoże.